Max. W coś ty się wpakował. O Jezu. Cześć, witajcie. Na tym skończyliśmy ostatnie nagranie. Zobaczymy, co tutaj Larą się uda. Wypadałoby coś tu zrobić. Mamy i gdzie my mamy iść? Ostatnio właśnie zakończyliśmy w tym miejscu, co podziwiałem zachód słońca. Mogę zejść? No dobra, powiedzmy, że to było zejście. Lara ma całkowitą słuszność. Tutaj dzieje się coś cholernie dziwnego. Naturalne zjawisko, przez które pogoda totalnie wariuje. Wojskowa baza naukowa, jakaś słoneczna królowa i dziwaczny kult. Gdybym nie był mądrzejszy, powiedziałbym, że to wszystko jedna wielka ściema. Może na drzewach są pochowane kamery telewizyjne. Mimo wszystko muszę przyznać, że cholernie się boję. Ciągle żartuję, żeby nie dać tego po sobie poznać. Reyes wygląda, jakby chciała mi porządnie nakopać. Chyba powinienem zająć się czymś pożytecznym, zanim zupełnie się rozkleję. Chciałbym być taki jak Lara. Ona jest niesamowita. Błyskotliwa, inteligentna, a do tego jeszcze świetnie walczy. Tylko że skoro do tej pory nie zwróciła na mnie uwagi, to teraz też na pewno tego nie zrobi. Ale może uda mi się zrobić coś, żeby mnie zauważyła. No i co żeś myślał sobie? Dobra, mamy obóz. Lecimy dalej, dobra. Dawaj, Laro, idziemy. No, generalnie zmierzam gdzieś. Nie wiem gdzie. Na statek. Na Endurance. Puść się. Kurde, zapomniałem, że... Nie nauczę się, że to nie jest dobre sformułowanie słów, jak gram Larą. Chciałbym was zabić. Jezu. No przecież się... Nie zatrzymasz mnie! Zamknij ryj. Jak ja mam sobie z nią poradzić? Chodź tu, mały szczurku! Podoba się? Bardzo. No przecież już go miałem. Rozwalę cię. Teraz ja zabiję ciebie. Masakra. Odsuń się. O, taki zmęczony. To ty zabiłaś Wladimira. Putina. Wykończę cię, dziewczyno. Bolało, co? Nie ruszaj się. No do cholery, dlaczego się mnie trafił? Nie.
Praca kamery jest zajebista. Zaraz się rozwalę! Cholerny mały szczur! Beznadziejnie to jest pomyślane. Znaczy ja też Noc. No cios. A to jest bez sensu pomyślane, że kolesiowi strzelam po łbie. Jest głupie. No masakra. Jakiś... No i to patrz mi w ko... Jest jakiś schemat pewnie, żeby go załatwić, bo sobie tak komputer postanowił. I nie mogę mu nic zrobić? Nie, no to jest... No bez sensu to jest. Cholera, przestań się ruszać! Stój spokojnie! Po prostu się nie ruszaj! Chodź tu, mały szczurku, chcę cię zabić! Nie! I to trzeba. Po prostu już nie zdążyłem, czyli jego trzeba po prostu strzelić w wypetynę. Jest jakaś cała sekwencja tego. Okej, dobra, czaję już. Dupy to jest pomyślane, szczerze mówiąc. Muszę raz kliknąć, dobra, to jest takie konsolowe. Nie trafiłem. Nie ruszaj się! Okej. Dobra. Okej. Ostro było. Nie lubię takich schematycznych walk. Naprawdę, zużyłem masę sprzętu. Masę amunicji. No trudno, będę walczył czekanem, no nie mam wyjścia. Tam jest jeszcze jakieś... Mam nauczkę na przyszłość, no nic nie poradzę na to. Myślałem, że go można załatwić bronią. Koleś, którego nie można załatwić bronią, tylko trzeba zrobić schemat. Okej. Wciągarka liny. Przyciągaj ciężkie, owinięte linią przedmioty po załóżce. Ale za przeproszę. A, tutaj, dobra. Tak, oj, to działa. No to już sprawdzone, dobra.
Masakra, dobra ludziska, spadamy na dół. I z powrotem. Endurance, jesteśmy tutaj ponownie. Witajcie. No jakie ładne, słodkie zdjęcie. A makijaż cały czas się trzyma. Tyle się wydarzyło. Sądzę, że w pewnym sensie powinnam być wdzięczna Larze za tę pracę. Ona zawsze we mnie wierzyła. Wszyscy na uniwersytecie uważali kręcenie filmów za nonsens, a ja byłam dla nich tylko tą głupawą Amerykanką z kamerą, zawsze sprawiającą kłopoty. Prawda jest jednak taka, że większości ludzi służy posiadanie w życiu odrobiny kłopotów. Tak samo jest i z Larą. W głębi duszy na pewno czasem chcę trochę odpuścić. Potrzebuję tylko nieco pomocy w uwolnieniu swojej wewnętrznej imprezowiczki. Przeżyłyśmy razem tyle niesamowitych przygód. Ta zwariowana podróż z plecakami po Bułgarii. Zawsze musiałam wyciągać ją do klubów. Albo wspinaczka po południowej ścianie Kilimandżaro. Lara chciała tylko pozwiedzać ruiny, ale kto mógł przypuszczać, że spotkamy tam tylu fajnych facetów? Na pewno nie ona. Mam przeczucie, że obecna wyprawa również będzie warta wspominania. Lara ze swoim notesem, ja z kamerą na spotkanie kolejnej przygodzie. No dobra. Ej, przygodo. A gdzie jest reszta załogi? Dupie. Szukają jakiegoś rozbitka. Znaleźli kogoś żywego? Tak. Jak byliśmy go w wodzie, próbował się prześlizgnąć. Uciekł pod pokład. Statek. Do diabła! Chodźcie tutaj! Dobra, czy my tu jeszcze coś mamy do tego, żeby to przejrzeć? Nic tu nie ma w tym, na tym Endurance. No dobra, stamtąd przyszliśmy, no to nie ma sensu tam wracać. Jedziemy! Dobra, Laro, idziemy. Yeah! Bojownicze żółwie. Ninja! Jesteś tu? A, drzej mordę na pewno. Jestem tutaj! Na pewno nikt cię nie usłyszy. I co, już? Co ja mam zrobić? Tam by trzeba się dostać, rozumiem, tak? Na górę, żeby się dostać. Tu są schodki jakieś. Dobra, bo myśmy tu przyszli. Dobra, Lara. Gdzieś tam skocz.
Może nie... Nie mylą. Dobrze, Laro. Dobrze, Dedzie. Nie tu. Nie, że japy, zaraz ci pomogę. To sterowanie. Nie, to niewłaściwa pozycja. Niewłaściwa pozycja. To niewłaściwa pozycja. A jak teraz użyję wyciągarki? To tak nie bangla, dobra. Okej, okay, a jeżeli użyję tak? To tak też nie działa, dobra. Okej. Okay. Jak ja mam zrobić, żeby to zadziałało? Muszę się tam dostać, tylko pomyśl, Dedzie, jak. Muszę się dostać na górę. To już wiem. Ale czy tu się nie da jakoś normalnie wejść? Nie, tutaj po tym się skakać nie da. Tutaj nie. Czyli ja to muszę tutaj tak czy siak przyciągnąć. To przejeżdża tak. Pomyślmy. No dobra, ale... Okej, ale ja se stamtąd przeciągnąłem tutaj, a jeżeli bym zrobił to tak... Dalej jest z dupy, bo to jest tu, a teraz jak... Tyle zabawy. Przepraszam, że wciągnąłem cię w ten bałagan. Nie wiem, co sobie myślałem, przychodząc. Myślałem, że to sobie gra. Opaj to. Widać mi zawsze. Dobra, mam. Świetnie. Dobra. Teraz możemy wrócić. Powrotem. Czyścić przejście. I co to z powrotem tu?
Dobra, teraz jest na wysokości tu po tych szynach. Dobra. Wyciągnijmy cię stąd. Przepraszam, przepraszam. Wygląda na to, że już nie zatańczę. Co ty robisz? Zabijesz nas! Trochę jak Harry Potter wygląda. Zabierz narzędzia. Nikt ci bez ciebie nie pójdę. Jak często taki gość jak ja ma szansę zostać bohaterem? Dawaj, Harry, strzelaj. Wingardium... Inlandium Leibolza. Nie ma stąd wyjścia! Pozostań na zewnątrz. Idź, Laro. Musisz. Dawaj, Hermiono. Już mogłem mu dać buziaka w usta na odchodne, koleś tak zaraz zdechnie. I w gaz. O kurde, to jest dopiero Batman style. No nic, moi drodzy, trzeba wrócić do bunkra wojskowego. W każdym razie pożegnaliśmy Alexa, właściwie Harry Potter. Jestem lepszy niż Lord Voldemort, bo załatwiłem Harry'ego Pottera. A co będzie się działo dalej w przygodzie Lary Croft, zobaczycie w kolejnych odcinkach. A teraz zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!